Witaj na kanale Rock Day. Ten filmik jest dedykowany przede wszystkim dla Patryka W. Nie wiem, nie będę mówić całego nazwiska imienia, bo może wcale tego nie chcesz. Ale natchnęło mnie ten właśnie twoje problemy, natchnęły też mnie troszeczkę do tego, żeby pogadać o tym temacie. Temat, nawet nie wiem jak go ubrać w słowa. Jak się nie przejmować? To chyba było w najkrócej powiedziane, jak się nie przejmować, bo zauważyłem, bo akurat Patryk jest takim gościem, z którym dość długo już rozmawiamy. On właśnie tam lubi kapelę Nirwanę przede wszystkim, ale też słucha różnych innych. Ale właśnie kupił gitarę, kupił wzmacniacz i ciągle coś tam, powiedzmy, w tej gitarze, o, chce brzmieć jak Nirwana. Ma ten bodajże Fender Mustang, tak? Jeśli dobrze pamiętam, Fendera Mustanga i ciągle coś w ustawieniach nie pasuje, coś tam kurde cały czas jakiś ten, albo tam, tam z tego co mówiłeś, to mówisz też o tych gości, o jakimś gościu, który mówi jak ustawić piec do Nirwany, no nie? Albo tutaj, że gitara brzęczy i tutaj mi się wydaje, że wypadałoby to nazwać jak się nie przejmować po prostu. No jeżeli faktycznie jest sprzęt, który po prostu gram i jest coś nie tak po prostu w tym, ewidentnie z gitarą, to oczywiście trzeba z tym zrobić. Tylko mi się wydaje, że trzeba byłoby też sobie postawić za zadanie. Na pewno to jest też cecha indywidualna charakteru, aczkolwiek ja przypominam sobie, że ja też tak miałem. Jak zaczynałem grać, kupiłem sobie gitarę, to ciągle coś mi tak. Kurde, gryf za wąski. Ten zawód, no nie pojedziesz za wąski gryf. Później, kurde. No, za ciasny gryf. Tutaj coś tutaj jest no nie tak chyba z tym korpusem. Coś jest nie tak chyba z tymi przetwornikami. Coś jest nie tak ze strunami. Coś kurde. A jak tak gram, to mi brzęczy. A jak. Tu jakiś jest. Kuźwa, przydźwięk jest jakiś taki. Tu? Nie, no tak, nie. Nie, no tak przecież. A tutaj na przykład? A tu? O, to jest inaczej, a nie, bo to jest inna struna. Albo nie, dobra, teraz jest, kurde, teraz jest chyba kwestia kabla. Kurwa, coś z tym kablem jest. Albo nie, to jest kwestia, na pewno to jest kwestia efektów. Takie, że tak powiem, nie powiem brzydko, kijowe, że tak powiem, efekty, bo takie. Kurna, bo nie miałem więcej pieniędzy, to takie kupiłem i bardzo mi się to nie podoba. Nie, to jest będzie kwestia piórka. Za miękkie, za twarde, za duże, za małe, za grube, za cienkie, albo tej frotki. No gniecie mi tu mięśnie, kuźwa, nie dam rady grać. A nie, ty panie, przecież jeszcze jest ten wzmacniacz. Wzmacniacz jest do dupy po prostu. Na pewno jest do dupy, bo na pewno wszystkie inne dużo lepiej brzmią. I później to było takie zapętlanie się. Wejdę sobie na YouTube'a, zobaczę, no, o kurde, ale ten, temu to, nie no, ten, no właśnie, bo inni to mają lepsze wzmacniacze i inni to zawsze mają lepiej. A ten inny jest lepiej, ma palce, ma większe palce, dłuższe palce, większe odległości, albo mniejsze palce ma, albo ma dłuższe ręce w ogóle. Właśnie, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że wyszukiwanie różnych problemów może służyć ku temu, o, jak to tak nowocześnie, jeszcze okulary zobowiązują, trzeba mądrze mówić, może służyć ku temu, by odwrócić trochę uwagę od tego, co się powinno naprawdę robić, od ćwiczeń, skupić się, no nawet kurde, coś mi tam pierdzi, to gram, ćwiczymy. Żeby znowu umysł odciągnąć od tracenia czasu na takie właśnie wyszukiwanie różnych
różnych nonsensów, że albo to ten wzmacniacz jest źle ustawiony, albo muszę jakieś tam presety wgrać, albo może nie muszę wgrywać presetów, albo nie, no to wzmacniacz jest do dupy w takim razie, albo struny są do dupy i w ogóle dlatego mi nie wychodzi. Po prostu spróbować skupić się na tym. Ja wiem, że jeżeli coś jest ewidentnie nie tak, typu gryf jest krzywy i dźwięk, no nie ma dźwięku, ponieważ gryf jest krzywy, to faktycznie to trzeba naprawić. Albo jeżeli kabel przerywa, nie ma sygnału, to kuźwa, no nie idzie. To wtedy wymienić kabel, ale chodzi o to, żeby generalnie spróbować odciągnąć umysł od myślenia na zasadzie, że aha, to na pewno sprzęt i na pewno wszystko jest naokoło nie tak i wypadałoby zmienić. Ja nie mówię, Patryk, żeby ci jakoś w jakiś sposób dopiec, tylko że jak sobie teraz przypominam, sam miałem podobne, przejaskrawione albo nawet takie, jak mówię teraz, miałem właśnie problemy w stylu właśnie, o, to na pewno coś jest nie tak, bo wzmacniacz jest nie taki. Też pamiętam, kupiłem pierwszy wzmacniacz firmy Gran, dałem wszystkie gałki prawie że na maksa, no kuźwa, no nie idzie, po prostu, no kijowy ten wzmacniacz jest, ale po prostu źle go ustawiałem, prawda, więc to też to miało wpływ, albo gitara, no nie brzmi gitara, bo miałem gałkę od barwy, miałem daną w dół i jest po prostu zamulony. Źle gałka ustawiona. Więc myślę, żeby przede wszystkim skupić się na ćwiczeniach. Ja wiem, coś tam będzie gryzło. Dobra, nie tak. Nirvana ma więcej chorusa, ale ja tutaj nie mam chorusa. Ale dobra, nie musi być przecież dokładnie tak, jak ma Nirvana. Przecież, nie? Nie musi być dokładnie tak, jak ma Metallica. Też kiedyś miałem takiego ucznia. To po prostu miał też Fendera Mustanga w Krakowie. Przyjeżdżałem do niego do chałupy. To tak, to był taki taki, że użyję wyrazu zboczeniec. Zboczeniec brzmieniowy, który koniecznie musiał mieć brzmienie Metalliki, i żeśmy tam, nie wiem, jedną czy dwie lekcje poświęcaliśmy na to, żeby w ogóle to brzmienie ukręcić. Ja po prostu, kurde, teraz już brzmi jak Metallica, a tam było coś tam więcej czegoś. No kuźwa, ile można się pierniczyć z tym? I tak brzmienia Metalliki się nigdy nie doścignie na zasadzie takiej, że oni po prostu wypadałoby wziąć gitarę Kirka Hammetta, stanąć na scenie taki jak on gra. Mieć te wszystkie sprzęty z tyłu, co on ma, gitarę taką, jak on ma, jeszcze najlepiej umiejętności takie, jak on ma, i wtedy będzie się brzmiało tak jak Metallica, prawda? Więc nie musimy aż tak strasznie ściśle zmierzać do tego, żeby kogoś kopiować. To jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że ostatnio jeszcze usłyszałem bardzo fajne rzeczy kolesia, który został niedawno świętym, który jest Carlo Acutis się nazywa, który jest patronem internetu, będzie patronem internetu, ale dobra, chodzi o to, że on powiedział coś ciekawego. Każdy czuje się, znaczy każdy rodzi się niepowtarzalny, jednorazowy, ale wielu umiera jako kopie. Czyli tutaj jest właśnie, no, przyniesione do świadka muzycznego ten motyw. Czyli właśnie chodzi o to, że każdy ma jakąś indywidualność, a wiele osób właśnie, bo byleby skopiować brzmienie kogoś tam. Ja też na przykład starałem się, o, jak fajnie tam ci brzmiało, żeby tak dopasować się do nich. Ale przecież wypada mieć swoje własne brzmienie, swój własny warsztat, nie być kopią czyjąś tam, bo ktoś fajnie brzmiał. Także no, z tymi słowami pana Karla, żeby to nie przekręcił teraz, tego gościa, o którym mówiłem, tego świętego, zostawiam oglądającego ciebie, wszystkich zostawiam z tą myślą, żeby nie umrzeć jako kopia. Pff, ale bardzo poważne słowa. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach, jakże nudnych. Na razie.